Dzień dobry, witam Państwa. Nasza Telewizja Sądecka, poniedziałkowa rozmowa dnia. Moim i Państwa gościem jest pan Stanisław Kaim, lider sądeckich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a teraz? A teraz Nowej Lewicy. Nowej Lewicy. Czyli witam jeszcze raz. Sojusz Lewicy Demokratycznej przestał istnieć. To jest historyczny moment, bo to jedna z ważniejszych partii w naszym kraju, partia, która przecież tworzyła rząd, miała swojego premiera. To jest pokłosie decyzji, która miała już miejsce kilka miesięcy wcześniej. Dlaczego tak długo to trwało? Zaczęło się od konwencji krajowej półtora roku temu. To, że trwało tak długo, no to pewnie wynik pandemii przede wszystkim, ale i tych procedur, które są wynikiem decyzji, jakie na konwencji zapadły. Mówi pani redaktor, że SLD przestało istnieć tak precyzyjnie, to Sojusz Lewicy Demokratycznej zmienił nazwę na Nową Lewicę. Posługujemy się logo Lewica, nazywamy się Nowa Lewica i to jest dawny Sojusz Lewicy Demokratycznej. Czy już na Sądecczyźnie jakieś mamy zmiany takie, jeśli chodzi o struktury, jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o nowych członków, czy to na razie jest za wcześnie, żeby o tym mówić? Wspomniała pani przy powitaniu, że szefuje Nowej Lewicy trochę z automatu, ponieważ statut w nowym wydaniu przewidywał, że do czasu kongresu ówczesne dotychczasowe władze Sojuszu Lewicy Demokratycznej przechodzą czy przejmują kompetencje Nowej Lewicy. U nas muszą być wybory, u nas będzie się wiele działo. Oczywiście wtedy, kiedy warunki pandemiczne na to pozwolą. Mam nadzieję, że niedługo, ale jeszcze wiele przed nami, żeby zrealizować to wszystko, o czym postanowiła konwencja i co przewiduje statut. No nie wszyscy członkowie Sojuszu są optymistami. Pan jest optymistą, jeśli chodzi o to połączenie, że będzie, nie wiem, mocniej, lepiej? Przede wszystkim jestem sentymentalnie związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Byłem na pierwszym zjeździe założycielskim na Torwarze w 1999 roku ubiegłego wieku. Jak się przeżyje w partii 22 lata, no to trudno się dziwić, że nie ma się określonego sentymentu, wspomnień, przeżyć, a przeżyliśmy i trudne chwile, ale wiele wspaniałych, więc to tym żyję. Natomiast no, jest również nadzieja na to, że zmiana partii, nazwy, zmiana statutu, form działania, struktury da szansę na to. Ja przede wszystkim liczę na to, że ludzie młodzi znajdą swoje miejsce w szeregach Nowej Lewicy. Oficjalne statystyki podają, że 30% młodego pokolenia ma poglądy lewicowe, że 40% młodych kobiet ma podobne poglądy. Liczę, że jeżeli nie tyle, to prawie tyle tej populacji jest w Nowym Sączu, na Sądecczyźnie, że to są ci ludzie, którzy choć w części znajdą swoje miejsce w szeregach partii o nowej nazwie, Nowej Lewicy. Trochę tutaj muszę zapytać o sprawy takie personalne, bo z jednej strony pan mówi o tym, że zapraszacie młodych ludzi, otwieracie się na młodych ludzi, a całkiem niedawno taki komunikat, jako media otrzymaliśmy, że się odcinacie od swojego byłego już dzisiaj kandydata w ostatnich wyborach i od pana Bocheńskiego. No to jest młody człowiek, który był twarzą tej lewicy przecież. No i zdobył rzeczywiście słuszną ilość głosów, zwłaszcza jak patrzymy na nasz region, w którym no, ta lewica zawsze się cieszyła mniejszym nieco powodzeniem niż w innych regionach kraju. Te nieporozumienia się zdarzają w innych partiach, przy innych okolicznościach i tu pewnie też jest to jakiś epizod, mam nadzieję, ale i myślę, że to nie przekreśla współpracy, tym bardziej, że pan Jakub Bocheński reprezentuje Wiosnę, która w tych nowych strukturach też ma znaleźć swoje miejsce. No, niemniej jednak no, nie patrzymy zbyt jako struktury, jako władze powiatowe, myślę tutaj o Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim, niezbyt akceptujemy niektórych poczynań pana Bocheńskiego, choćby konfliktu niepotrzebnego z sądeckimi wodociągami. Ale to też był taki element kampanii wyborczej chyba trochę. No i od tego zaczęło się nieszczęście, bo kampania wyborcza ma swoje prawa i wiele można w kampanii więcej niż na co dzień, ale gdzieś są granice przyzwoitości i pewnych zasad trzeba się trzymać.
Ja wiem, że pandemia to jest taki ciężki czas dla jakiejkolwiek działalności, czy społecznej, czy politycznej, ale czy będziecie próbować jakoś tworzyć struktury w regionie? Nie mam tutaj na myśli tylko Nowego Sącza, ale gdzieś wychodzić poza region, pozyskiwać nowych ludzi, na Sądecczyźnie na przykład. Bardzo byśmy chcieli, żeby w każdej gminie, w tych gminach miejskich, żebyśmy mieli swoje struktury i mam nadzieję, że tak będzie. Zresztą SLD do dzisiaj w Krynicy, w Starym Sączu, w Łososinie ma swoich ludzi, swoje struktury. One niejako pozostają, ale to ciągle są ci starzy, dziś nazywający się na nowo. Chcielibyśmy nowych ludzi. Będziemy robić wszystko, żeby docierać do tych środowisk, do działaczy społecznych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, samorządowców i do tego bliżej nieokreślonego młodego pokolenia, które podaje się oficjalnie procentowo, które gdzieś jest i ma poglądy, idee takie, jakie głosi Lewica. Do czego się będziecie w pierwszej kolejności przygotowywać? Wybory? Formalnie ma się, tak jak wspomniałem, odbyć kongres krajowy, który ma być ogłoszony w okresie 2 miesięcy od decyzji KRS-u odnośnie wpisania do rejestru partii politycznej nowej nazwy, nowego statutu, więc najprawdopodobniej w kwietniu bądź na początku maja zapadnie decyzja o terminie tego kongresu. Padło parę dni temu takie stwierdzenie, że przed wakacjami bądź po wakacjach, ale tu takim determinantem jest przede wszystkim pandemia i od tego będzie zależało, kiedy to się odbędzie. Myślę, że nie wcześniej jak po wakacjach bądź w jesieni. Po kongresie odbędą się zjazdy wojewódzkie, które określą dalsze działania w tak zwanym terenie i u nas odbędzie się zjazd powiatowy, który wybierze nowe władze, który odniesie się również do propozycji wiosny, jeżeli taka będzie na naszym terenie i będą chcieli działacze wiosny, zechcieli się wstąpić w szeregi Nowej Lewicy. Czy nie boi się Pan, że podobnie jak ma to miejsce w skali Polski, dzisiaj takie spektakularne odejście do partii Jarosława Gowina, do porozumienia jednej z członkiń wiosny chyba, tak? Tak. Formalnie wiosny, tak? Pani Pawłowskiej. Czy nie boi się Pan, że podobnie będzie na Sądecczyźnie, że ci ludzie zamiast przychodzić, będą właśnie odchodzić, widząc no, pewną niestabilność, czy też pewną taką rozbieżność w opiniach na temat tego połączenia poszczególnych członków partii? Jasne. Co do pani poseł Pawłowskiej, posłanki wiosny z Chełma, z okręgu lubelskiego, to nie chciałbym do tego się odnosić. Myślę, że to pytanie do działaczy wiosny, do pana europosła Biedronia. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie w ogóle, to myślę tak, że i odejścia mogą się zdarzać, ponieważ no tak jak choćby ja dałem na własnym przykładzie, zżyliśmy się z partią, w której się spędziło dziesiątki lat, ale ponieważ nie jest to przejście do nowej partii, jest to zmiana nazwy, nie ma rewolucji wielkiej, jeżeli chodzi o założenia, no, które planujemy realizować, praktycznie to ten statut nowy przewiduje pewne nowoczesne sposoby działania partii politycznej, to myślę, że jakichś tam odejść nie będzie, ale być może. Natomiast bardziej liczę na to, że ta propozycja spowoduje to, że znajdą się nowi ludzie, którzy zechcą przyjść. To jest optymistyczne, ale niewykluczone, że nam się to uda. Kończąc świat wielkiej polityki, przechodząc tutaj na nasze miasto, na nasze podwórko. Pan jako były wiceprezydent Nowego Sącza, jako samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem, jak pan ocenia to, co dzieje się dzisiaj na linii prezydent Rada Miasta Nowego Sącza? W ogóle pani redaktor, spędziłem w ratuszu, że tak powiem, kilkanaście lat jako radny, jako wiceprezydent. Do dziś jestem związany z samorządem. Bez bufonady, ale mogę powiedzieć, że na samorządzie się bardzo dobrze znam i to od strony tej strukturalnej, ale sposobu działania, od strony przepisów. I z wielkim niepokojem, z zażenowaniem, z niesmakiem patrzę na to, jak funkcjonuje sądecki samorząd. I to tu powiem szczerze, mam na myśli i większość w Radzie Miasta i to, co dzieje się ze strony prezydenta, otoczenia prezydenta. To jest po prostu nie do zaakceptowania. To jest ciągły
konflikt, to jest ciągła wrogość, nienawiść, to nie jest współpraca, to nie jest nawet walka polityczna. To się dzieje kosztem społecznym i ten konflikt do niczego dobrego nie doprowadzi. Brak w tym wszystkim, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, próby szukania kompromisu, próby porozumienia, to bardzo drogo nas kosztuje. Ja dam taki szybki przykład. Jak byłem wiceprezydentem, to wtedy w Polsce rządził SLD, ale 2 lata. Następne 2 lata to była władza tak zwanego pierwszego PiSu. I my, mówię o prezydencie Józefie Antonim Wiktorze, nasza ekipa będąca z SLD potrafiła się dogadywać z tym rządem, z tymi władzami. Wiele się udało zrobić jak na ówczesne czasy. Natomiast dzisiaj widać, że nie ma ani z jednej, ani z drugiej strony chęci wyciągnięcia ręki, próby porozumienia. To jest bardzo niepokojące i bardzo szkodliwe dla mieszkańców Nowego Sącza, tym samym dla mieszkańców Sądecczyzny. Ale z jednej strony są tacy, którzy mówią, no konflikt jest, oczywiście jakiś spór polityczny, jakaś walka o polityczne pewno głównie interesy i tak naprawdę nic się nie dzieje, bo pewne sprawy, pewne kwestie, które gdzieś tam mają być rozwiązywane, one idą swoim torem i tutaj walka polityczna tego nie zatrzyma i to są jedne opinie. Natomiast są też tacy, którzy twierdzą, że tracimy coś, czego tak naprawdę nie widać i pewnie nie będzie widać w najbliższym czasie, czyli tracimy szansę. Jest to bardzo niepokojące i bardzo szkodliwe dla nas. Pandemia utrudnia wiele działań, ale też niektóre działania przyspiesza. Mam wrażenie, że na przykład sądecki samorząd nie przygotowuje się do tego, co będzie po pandemii. Ani trudno przewidzieć, kiedy ona się skończy, albo się na tyle złagodzi, żeby życie polityczne, społeczne wróciło w miarę do normy, ani co będzie później. Ale to dzisiaj trzeba przewidywać, co będzie się działo wtedy, kiedy w miarę będziemy mogli normalnie funkcjonować, kiedy pojawią się, a pojawią się pewnie niedługo, środki unijne, które będą dawały szansę na rozwój, na odbudowę, ale tym, którzy będą przygotowani. Myślę, że tutaj są to zaniedbania, których dzisiaj nie widać, ale które będziemy odczuwać przez wiele lat, jeżeli dzisiaj nie zmobilizujemy się, nie postaramy się być tym głównym nurcie, nie postaramy się być na bieżąco w przygotowaniach do tego, co będzie po pandemii. Do tego oczywiście jest potrzebna zgoda, porozumienie, szukanie tego, to rozwiązań, które by działały na korzyść miasta, ale również regionu nowosądzkiego. Ale widzi Pan szansę jakąkolwiek na taką zgodę, czy coś, co musiałoby się zadziać, żeby ta współpraca się układała no, chociaż odrobinę lepiej? Powiem szczerze, jestem tutaj pesymistą. W tej kadencji minęło 2,5 roku i było wiele szans na to, żeby, mówiąc tak kolokwialnie, odpuścić, żeby podać rękę, żeby próbować choćby w jednej kwestii szukać porozumienia. To zacieczewienie i ta nienawiść, ta wrogość jest na tyle duża, że trudno tu szukać jakiejś szansy. No, może to niezbyt racjonalne, ale liczę na jakieś upamiętanie. Ja bym oczekiwał szczególnie od prezydenta miasta, który mieni się być prezydentem bezpartyjnym, którym nie ciąży ten oddech za plecami, ta presja polityczna, żeby się przełamał i wyciągnął rękę, próbował porozumienia, bo jeżeli tego nie zrobi, to nie to, że wyborcy za 2,5 roku go rozliczą, ale historia go rozliczy i oceni. No ale pan prezydent mówi jasno, no, tak sobie teraz myślę, że trudno wyciągnąć rękę, która jest spętana przez PiS, bo tu pan prezydent jasno mówi o tym, że to PiS szkodzi, PiS nie pozwala działać, no i tutaj jakby to determinuje pewną większość decyzji. I pewnie nie jest to łatwe, ale tym bardziej warto spróbować, a jeżeli już to przecież na początku kadencji obecnego prezydenta to niekoniecznie PiS musiał być przeciwnikiem czy wrogiem. Skoro prezydent nie reprezentuje czy nie jest przedstawicielem żadnej opcji politycznej, to wtedy było najłatwiej się porozumieć, szukać kompromisu. Ale to nie jest stracone, ale do tego trzeba, nie wiem, pewnej konstrukcji psychicznej, chęci do porozumienia, a może trzeba posłuchać tych, którzy by dobrze poradzili, a są jeszcze życzliwi. Pewnie mam nadzieję, że tacy. A ma pan kogoś konkretnego na myśli? Nie, na pewno nie ja, ale być może są jeszcze tacy,
który patrząc przez pryzmat takiego wspólnego naszego interesu, tej małej ojczyzny, mimo wszystko by chcieli poradzić i pomóc, warto by było z tego skorzystać. Dziękuję za tą rozmowę, dziękuję za wizytę w studio, moim widzom, internautom za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję pani redaktor.